Dzisiaj rozmawiam z byłym marszałkiem Sejmu, panem Markiem Jurkiem, obecnie prezesem Prawicy Rzeczypospolitej. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie marszałku, koniec roku jest zawsze okresem dokonywania pewnych podsumowań okresu minionego. Wróćmy zatem do początku roku 2012, kiedy to rozpoczęła się na początku sejmowa debata nad podwyższeniem wieku emerytalnego Polaków. Ostatecznie reformę przyjęto. Polacy będą już wkrótce pracować do 67 roku życia. Czy pana zdaniem ta reforma była konieczna w tak wysokim zakresie? To jest zła decyzja w moim przekonaniu, dlatego że to jest tak naprawdę przede wszystkim pozbawianie środków utrzymania wielu ludzi starszych, dlatego trudno to nazwać reformą. Jest to po prostu pogorszenie stanu życia ludzi starszych, no i w tym sensie bardzo zła decyzja władz. A jak pan ocenia sam styl wprowadzania tych zmian? Bo przypomnijmy, że pod koniec roku 2011 odbyły się wybory parlamentarne i wówczas w kampanii wyborczej Platforma, media jakoś przemilczały temat zamiarów wprowadzenia reformy. Czy było to w porządku wobec wyborców, wobec obywateli? To jest przykład takiego psucia demokracji, kiedy mamy do czynienia z władzą, która nie ma odwagi mówić o swoich zamiarach, nie ma odwagi prezentować swojego punktu widzenia, ale też nie ma odwagi przeciwstawić się silniejszym, bo pamiętamy, jak Platforma znieważała przedstawicielstwo narodowe, mówiąc o klasie próżniaczy i tak dalej. Dziś tym ludziom należy postawić pytanie, dlaczego nie mówią tego samego w Parlamencie Europejskim, kiedy jeden z tych polityków rządów lewicowych, który cieszy się chyba powszechnym szacunkiem ludzi niezależnie od obozu politycznego, to znaczy profesor Adam Rotfeld, mówi o gorszącej sytuacji, kiedy Parlament Europejski, Komisja Europejska w ogóle nie obcinają sobie urzędnikom i tak dalej, a jednocześnie mówią o konieczności nakładania na uboższe nawet państwa świadczeń na rzecz walki z kryzysem, a w tym kryzysie im się nie pogarsza. Czy Platforma Obywatelska mówi cokolwiek w tej sprawie, czy wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego tak łatwo potrafi atakować opozycję, czy cokolwiek mówi w tej sprawie? Mamy do czynienia z władzą, której brak jest odwagi, ale która jednocześnie jest bardzo odważna wobec słabszych grup społecznych czy słabszych oponentów politycznych. Waldemar Pawlak otwarcie przyznał, że nie wierzy w świadczenia emerytalne przyznawane w przyszłości. Ma pan mimo wszystko w sobie więcej nadziei i optymizmu na otrzymywanie godnej wysokości świadczenia emerytalnego? To są wszystko spekulacje, przede wszystkim spekulacje rządu. Jeżeli wicepremier mówi, że nie wierzy w te wyliczenia rządowe, no to jest bardzo poważny sygnał, ale w moim przekonaniu w przyszłości w ogóle powinniśmy iść w większym kierunku oparcia państwa na solidarności rodzin, w większym kierunku, żeby na przykład stworzyć mechanizm, kiedy dzieci w większej rodzinie będą mogły brać na siebie większą odpowiedzialność również za świadczenia rodziców. Bardzo dobry był ten pomysł, podnoszony zresztą przez PSL, żeby wysokość świadczeń emerytalnych była zależna od ilości wychowywanych dzieci. To bardzo dobry pomysł, albo żeby na przykład uwzględniać jako czas pracy dla kobiet czas, przynajmniej w pewnych okresach, poświęcony opiece nad małymi dziećmi. To były bardzo dobre pomysły, tylko jak mówię, one się kompletnie odbijają od tej liberalnej obojętności obecnej władzy. Zmienimy troszeczkę temat. W kwietniu minęły już 2 lata od momentu katastrofy smoleńskiej. Czy wierzy pan jeszcze, że przyczyny tej katastrofy zostaną kiedyś w sposób rzeczowy i rzetelny udowodnione? Czy wierzy, że trzeba dążyć do prawdy? Dlatego, że jeżeli choćby w tej chwili wiemy o tym, że odnajduje się ślady materiałów wybuchowych na wraku, to tylko dlatego, że cały czas temat jest żywy. Zobaczmy, gdyby naprawdę ten temat zgasł po roku, to dziś nic byśmy nie wiedzieli o tym, że na wraku Tupolewa znaleziono ślady trotylu. Co więcej, mówi się, że dowiemy się,
że pełne badania na ten temat zostaną przeprowadzone, zakończone za pół roku, czyli w ogóle przez 3 lata od katastrofy smoleńskiej będzie cały szereg otwartych, niewyjaśnionych kwestii. Więc przede wszystkim trzeba dążyć do prawdy. No właśnie w tym dążeniu do prawdy Polska zwróciła się w ostatnim okresie o pomoc do Unii Europejskiej. Czy nie było to zbyt późno? No to na pewno jest jakiś objaw słabości władzy, ale ja myślę, że trzeba ocenić tą decyzję ministra Sikorskiego jako w sumie dobrą. Bo mówię, bo z jednej strony ona pokazuje słabość tej władzy, ale z drugiej strony uczciwie ją pokazuje. A po reakcji premiera Tuska widzimy jedno, że Tusk najchętniej by ukrył to, że Rosja nie chce oddać wraku, że starania polskiego rządu są kompletnie bezsilne i kompletnie ignorowane, że zapowiedź wzmożenia tych starań o powrót głównego dowodu w sprawie do Polski, co zapowiadał minister Sikorski rok temu, zakończyły się kompletnym niepowodzeniem. Dzisiaj wiemy, że tak było, no, między innymi dlatego, że minister Sikorski tak paradoksalnie pokazał słabość rządu w tej sprawie, zwracając się o pomoc do Unii Europejskiej i w tym sensie to był akt uczciwy, no niestety akt pokazujący również no to kompletną nieodpowiedzialność premiera Tuska i obojętność wobec tej sprawy. Ja uważam, że Tusk się powinien podać do dymisji parokrotnie w tej sprawie. Mógł się podać do dymisji bardzo takiej honorowej i dla dobra Polski zaraz po katastrofie smoleńskiej, bo byłoby w sposób oczywisty lepiej, żeby wybory prezydenckie po tak tragicznej śmierci prezydenta i po konflikcie politycznym, który tą śmierć poprzedzał, gdyby wybory odbywały się w warunkach kierowania sprawami polskimi przez taki neutralny, ponadpartyjny rząd. I przynajmniej wtedy marszałek Komorowski, wykonując funkcję prezydenta, powinien był podjąć starania, żeby coś takiego zrobić, a Tusk się powinien podać do dymisji. No nie zrobili tego. Nie zrobili tego i szkoda, bo mogli zrobić coś dobrego dla Polski. A potem już dwie kolejne zasadnicze okazje do dymisji premiera Tuska, no to już były okazje po prostu, kiedy uczciwie no, powinien zareagować na kompletne fiasko swojej polityki. Raport Anodiny pokazywał, że jego wiara w śledztwo rosyjskie zakończyła się, no, że Rosja sobie zakpiła z tej jego wiary, jeszcze zakpiła w sposób obelżywy dla Polski. Powinien się wtedy podać do dymisji w grudniu 2010 roku. Nie podał się, kiedy teraz okazuje się, że zapowiedziane rok temu wzmożenie starań o powrót wraku Tupolewa do Polski przez ministra Sikorskiego znowu kończy się niepowodzeniem, no to skoro się skończyła tak ważna sprawa niepowodzeniem, tak ważne przedsięwzięcie podjęte przez rząd, to premier powinien się podać do dymisji, ale niestety Donald Tusk nie potrafi się podać do dymisji. Leszek Miller potrafił się podać do dymisji, a Donald Tusk nie potrafi się podać do dymisji. Po prostu trzyma się kurczowo władzy, traktuje tę władzę jako jedyną formę życia, którą sobie wyobraża. To przerażające, dlatego że politycy, dla których celem jest władza, po prostu są dla społeczeństwa niebezpieczni. Odnośnie katastrofy smoleńskiej, generał świętej pamięci generał Pytelicki wielokrotnie zaznaczał, że pominięcie struktur NATO w wyjaśnianiu tej katastrofy, w której przecież zginęło wielu generałów NATO, było kompromitacją w oczach tejże organizacji, do której należymy od ponad 10 lat. Czy pan zgadza się z tym zdaniem? Znaczy, generał miał oczywiście rację, znaczy oczywiście polscy generałowie to są generałowie Wojska Polskiego, Sojusz Atlantycki jest sprzymierzem, w którym bierzemy udział, ale właśnie Polska powinna zwrócić się do państw sprzymierzonych, żeby pomogły nam wyjaśnić śmierć polskiego prezydenta, śmierć polskich oficerów, katastrofę polskiego samolotu wojskowego, który wiózł prezydenta, no bo jesteśmy w sojuszu wojskowym, w przymierzu z państwami, na których pomoc mamy prawo i powinniśmy liczyć, powinniśmy je zainteresować tym. Powiem więcej, w tej sprawie powinna nastąpić formalna współpraca wywiadów państw NATO. Z państwami sprzymierzonymi powinniśmy prowadzić współpracę wywiadowczą również i powinna mieć charakter całkiem oficjalny, nie nadzwyczajnych próśb o pomoc doraźną, ale uruchomienia procedur wspólnego wyjaśniania tej katastrofy również przez wywiad.
po prostu. No i takie działania nie nastąpiły. No między innymi dlatego, że dzisiaj, wie pan, powstała taka moda na niebronienie Polski. Donald Tusk powiedział 19 kwietnia 2010 roku, że zażądanie przejęcia śledztwa w tej sprawie przez Polskę byłoby wszczynaniem zimnej wojny w Europie. No ale niestety historia pokazała, jak wygląda sytuacja i właściwie dzisiaj albo Tusk powinien dostać pokojową Nagrodę Nobla za zapobieżenie zimnej wojnie wskutek niedochodzenia prawdy w sprawie katastrofy smoleńskiej, albo powinien stwierdzić, że w sytuacji, kiedy Rosja tak ignoruje w ogóle prawa Polski w tej sprawie, no to, że chyba ta zimna wojna nie do końca się skończyła. Zmierzając do końca naszej rozmowy, nie sposób przy podsumowaniu roku wspomnieć o Euro 2012. Czy pana zdaniem ta impreza była sukcesem Polski, czy jednak są pewne niedociągnięcia? Znaczy, wie pan, pozostaje wiele otwartych pytań o budowę na przykład Stadionu Narodowego, dlatego że jeżeli mamy stadion zadaszony, ale dach się nie zamyka, no to pytanie, po co wydano te pieniądze? Czy te pieniądze wydano tylko po to, żeby ktoś zarobił? Bo być może rzeczywiście wydano je tylko po to, żeby ktoś zarobił i wydano ogromne pieniądze publiczne na nieużyteczny element stadionu. Więc takie pytania NIK na przykład powinien bardzo otwarcie postawić. Natomiast no oczywiście ja jestem kibicem piłki nożnej, cieszę się, że Euro się odbyło, no ale trudno też to uznać za sukces piłkarski. Szkoda, no bo ja naszym chłopakom bardzo życzyłem. I prawdę mówiąc, jak Lewandowski strzelił w 15, gdzieś tam koło 15 minuty meczu z Grecją gola, no to myślałem, że jednak wszystko będzie z górki i dobrze, że się zaczęło. Ale niestety już za 4 lata trzeba znowu zaśpiewać. Tak, skończy się w ćwierćfinale, no ale kibic zawsze wierzy. Ja teraz wierzę w naszych chłopaków, kibicowałem im bardzo w tym meczu z Anglią powtórzonym na drugi dzień. Zresztą grali bardzo dobrze, jestem kibicem Polonii Warszawa, więc się bardzo cieszę z dobrej naprawdę gry Wszołka w tym meczu. No i będziemy im kibicować dalej, no ale żeby te Mistrzostwa Europy były sukcesem, to trudno powiedzieć. Dobrze te stadiony powstały, bardzo dobrze powstały stadiony. A czy będą one w końcu na siebie zarabiać, bo z tym jest problem? No zobaczymy, dobrze, że powstały drogi, chociaż no, wiele z nich nie zostało skończonych, natomiast nie można powiedzieć, nie można absolutnie odpuścić tej sprawy, na przykład niewyjaśnionych kosztów budowy Stadionu Narodowego, bo to nie może być tak, że realizując wielką i potrzebną inwestycję narodową, wydaje się pieniądze na niepotrzebne elementy, ktoś na tym zarabia, a potem się mówi, że się nic nie stało. No niestety stało się. Stało się i trzeba to wyjaśnić. Jeździ pan, panie marszałku, koleją? Znaczy rzadko, ja głównie mam ten nauk jeżdżenia samochodem i jakoś moi bliscy nie mogą mi perswadować tego, żeby częściej z kolei korzystać, ale wie pan... Ale na pewno bacznie pan obserwuje to, co się dzieje na kolei i po euro, jak pan ocenia tempo prac modernizacyjnych? Obserwuję, moje dzieci ze względu na okoliczności życiowe często jeżdżą koleją na studia, miejsce zamieszkania i tak dalej i mnie bardzo martwi przede wszystkim to, że się częściowo, szczególnie regionalne kolejnictwo likwiduje. Mówię likwiduje nie w tym sensie, żebym ja mówić, że za 10 czy 15 lat zniknie. Nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że... Ale w wielu miejscach jednak do tego dochodzi, że połączenia są zupełnie likwidowane. Albo połączenia, albo na przykład na trasach, na których istnieją, że wiele kursów wypada z rozkładu jazdy. Kursy są niepotrzebnie zatłoczone. Dlatego, że jeżeli są komasowane w kursy znacznie rzadsze, dojazdy są trudniejsze, no i to wszystko martwi. No to pokazuje, że jednak to jest pewna sfera użyteczności publicznej, znakomicie zwiększająca mobilność społeczną, zdolność pracy, studiów, ale też bardzo ekologiczna, dlatego że no pamiętajmy o tym, że dobrze rozwinięte, dobrze funkcjonujące koleje to jest mniej spalin w powietrzu. No akurat no mówię to jako człowiek, który niestety trochę to powietrze obciąża spalinami. Bo tylko, że ja mam akurat taką pracę i takie zajęcia, że po prostu ilość przemieszczeń z punktu do punktu no byłaby bardzo utrudniona, gdybym wsiadał do pociągu zamiast wsiadać do samochodu. Ostatnie pytanie. Jakie plany polityczne na rok 2013? No to będzie przede wszystkim rok pracy organizacyjnej dla Prawicy Rzeczypospolitej. My zaczęliśmy drugie 5 lat pracy, zakończyliśmy ten pierwszy okres, kiedy szliśmy tak pod prąd i samodzielnie
zawartym w tym roku w marcu w Narodowy Dzień Życia Porozumieniem z Prawem i Sprawiedliwością. Myślę, że to jest porozumienie, które dobrze wzmacnia polską prawicę, dlatego że pozycja Prawa i Sprawiedliwości jako największej partii opozycyjnej, Jarosława Kaczyńskiego jako lidera opozycji, ona to jest oczywista, ona jest niezagrożona. Natomiast każda partia potrzebuje tej tak zwanej górki, potrzebuje tych 300 tysięcy, pół miliona czy miliona głosów do tego, żeby wygrać wybory. I o tym już elemencie decyduje konsolidacja opinii publicznej. Z kolei Prawica Rzeczpospolitej, nasza partia, jako partia chrześcijańsko-konserwatywna, jest partią, która w przewidywalnym czasie no, chce mieć takie poparcie, to milionowe poparcie, takie jak na przykład miało Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe. Wielu tych ludzi głosuje i tak już w tej chwili na PiS, ale liczymy na to, że dzięki nam będą trwać przy tym głosowaniu. Z kolei ci ludzie, którzy na nas głosowali, nie chcąc głosować na nikogo innego, tylko właśnie na Prawicę Rzeczypospolitej, to też jest grono, które jest równe tak naprawdę liczbie gwarantującej dużej partii 11 mandatów w Sejmie, a więc znacznie więcej niż dziś wynosi większość, niż dziś wynosi różnica określająca większość rządową. Więc ja myślę, że zawarliśmy dobre porozumienie, które zwiększa szanse na zmianę rządu i jednocześnie daje podstawę samodzielnej działalności prawicy chrześcijańsko-konserwatywnej już nie tylko w parlamencie, ale w opozycji, gdzie też chce, ale w nie tylko w opinii publicznej, ale w parlamencie, gdzie też chcemy działać solidarnie z kolegami PiS-u, ale jednocześnie podejmować te wszystkie sprawy, które w naszym głębokim przekonaniu są dzisiaj najważniejsze dla Polski, ale które w tym zgiełku sporów wyborczych giną, a my je będziemy podejmować. Szczęśliwego Nowego Roku życzę, ale przede wszystkim najpierw wesołych świąt, świętujmy po polsku, więc i Boże Narodzenie przez parę dni, no Sylwestra Dobrego, no i potem Trzech Króli, który dzięki Bogu jest znowu wolny.